Witamy wszystkich widzów na kanale Tejo2Fit. Dziś gościmy w Częstochowie u kolegi Grzegorza i Patryka Klimczyk. Witamy. Witamy. Chciałbym powitać wszystkich pasjonatów różnych pasji, których między innymi jestem ja. Pasją moją są gołębie i drzewa bonsai, które po prostu interesowało mnie to już od, można powiedzieć, od dzieciństwa. Próbowałem zarazić gołębiami swojego syna i tymi drzewami, ale okazało się, że moje dziecko doszło do wniosku, że gołębiami to nie za bardzo. Bardziej interesują go właśnie drzewa bonsai, którym się po prostu zajmuje też od pewnego czasu i próbuje to robić już w miarę profesjonalnie. No my jako firma Tejo2, tutaj przerwę kolegom, postanowiliśmy nakręcić taki nietypowy, ciekawy materiał. W pierwszej części Grzesiu nam trochę opowiadał o gołębiach, a w drugiej części filmu syn Patryk opowie nam o ciekawej pasji drzewkach bonsai. Mnie też się osobiście podobały, zresztą widzowie widzieliście na początku filmu. No Grzesiu, jak tam sezon przebiegał w tym roku? Dla mnie sezon starych gołębi przebiegał w miarę dobrze po prostu. Ja muszę przyznać, że za dużo czasu nie mam, żeby temu poświęcać. Dlatego między innymi wprowadziłem takich parę sobie udogodnień, tak jak typu jakaś tam wióry od marka Czaski, żeby po prostu jak najmniej czasu temu poświęcać. No i po prostu, no co mogę tutaj powiedzieć jeszcze, że też obloty staram się robić tam dwa razy dziennie, ale to dzięki mojemu sąsiadowi, który mi tam pomaga, właśnie na przy tym. No i doszłem do wniosku, że to jest taka pasja, która po prostu, no jest to bardzo wciągające. No ale wymaga coraz więcej czasu. No ale mimo twojego małego czasu, z tego co ja wiem, i pomocy sąsiada, to wyniki są w hodowli osiągane? To wyniki są po prostu na poziomie takiego oddziału i tam z pojedynczych jakichś lotów po prostu potrafię też wbić czołowo gołębie, typu tak jak w tym roku udało mi się otworzyć dwa razy oddział, mieć dwa razy pierwszego gołębia na oddział, trzy razy drugiego gołębia na oddział, pierwszego, drugiego, czwartego gołębia na rejon. No i też w takiej klasyfikacji ogólnej rejonu skończyłem na 5. pozycji na 200 parę osób, to rywalizowaliśmy właśnie między innymi Heniek Tasarz, Krzysiek Zimliński, Przemek Mielczarek i Wiesiek. Także to taka, można powiedzieć, czołówka no Polski. No i też masz małą liczbę gołębi, bo iloma zaczynasz sezon? Ja zaczynam sezon 64 gołąbkami. A ile zostało po sezonie? Zostało 45 gołębi, zostało, z czego można powiedzieć posiałem 10 gołębi na ostatnim maratonie, który dla mnie niezbyt ciekawie się skończył, bo posiałem 10 gołębi, z czego tam był jeden z pierwszych gołębi, który siadł na rejon. To też mogę powiedzieć, że to był gołąb od księdza Mariusza, który mi po prostu mnie też tam zasilił tymi gołębiami, a większość gołębi to też mam od takiego mojego dobrego przyjaciela Mirka Krzeszkowskiego, który mi tam po prostu zawsze coś da w prezencie, który też ma w hodowlę bardzo długo, hoduje gołębie i w swoim, można powiedzieć, życiu coś tam osiągnął w spółce z Jędrzejkiem. No a teraz po prostu nie ma czasu i leci tak jak większość z nas po prostu. To wycisz telefon i przedstawisz nam jeszcze może karmienie gołębi? No karmienie, po prostu ja powiem szczerze, że ja nie bawię się w jakieś wydzielanie, coś takiego. Sypię po prostu pełny karmik, to generalnie większość to i tak robi to mój sąsiad. Ja wracam z pracy, bo wracam tak koło godziny 9, 10 różnie, nieraz 11. I po prostu to, co zostaje, to wysypuje gołębiom młodym. No i to taki system. Używam też właśnie, tutaj nie ściemniam za dużo, nie będę tu ściemniał, bo używam właśnie środków z Tejo2. Miałem okazję poznać właściciela tej firmy, Kubę. No a teraz po prostu mam kontakt właśnie z Dawidem, który mnie tam od czasu do czasu odwiedza i teraz mnie też zasilił na ten. No i także próbowałem zarazić moje dziecko, no ale on jednak po prostu wybrał drzewka. I cieszę się z tego, że po prostu uważam, że robi coś, co lubi, nie? Robi to, co lubi. Ja też to lubię i mogę podziwiać.
A gołębie to uważam, że to jest dobra pasja, ale trzeba być po prostu emerytem z dobrą emeryturą. I w to można się bawić po prostu. To może teraz Patryk nam coś o drzewkach. Tak, drzewkami się zajmuję od 15 roku życia, tylko tak na profesjonalnie od 3-4 lat. Skończyłem szkołę w Warszawie u Marka Gajdy i uczę się też u Jacka Piętakiewicza, który osiągnął wiele w tym, świecie. To może więcej powiedz o samej, nie wiem jak to nawet nazwać, stylistyce drzewek bonsai. Uczyłeś się, bo to dla ludzi na pewno jest nowość, bo sądzę, że mało ludzi o tym wie, o co tu chodzi. No w bonsai wyróżnia się tak około 14 różnych styli, w których są prowadzone drzewa. Każdy styl ma określone swoje zasady i na przykład to wszystko się wzięło z tego, jak w którym rejonie rosną drzewa. Na przykład staramy się imitować górskie drzewa, które rosną tam gdzieś na jakichś skarpach czy skałach wysoko w górach, ale też tworzymy proste drzewa, które rosną na równinach i to wszystko jest właśnie od tego zależne, w jakim stylu drzewo będziesz prowadził. Też trzeba dodać, co mi mówiłeś, że to wymaga dużo czasu, nie? Tak, wymaga dużo czasu i cierpliwości. Na pewno nie można się z niczym śpieszyć w bonsai i stosować te zabiegi no raz do roku coś robić na drzewie, żeby no, nie ubić tego drzewa. Nawożenie? Nawożenie też jest zależne od stopnia rozwoju tego drzewa. Jak już mamy rozwinięte drzewo, które ma rozwiniętą swoją strukturę, to zależy nam na tym, żeby to rosło jak miało jak najmniejsze przyrosty roczne, ale miało zdrową kondycję, patrząc na to drzewo. To może na jakimś drzewku nam coś pokażesz, o co, jakby to zobrazować widzom? No tak, tutaj na przykład mamy taką sosnę i ta sosna już ma swoją strukturę wypracowaną. Teraz jedyne, co będziemy nad nią pracować, to nad zagęszczeniem i zmniejszeniem tych igieł, żeby no z roku na rok coraz było mniejsze i ten. Z tego, co mi kiedyś też mówiłeś, to już taka sosna też jest wiekowa. Tak, no ona może mieć około 35-40 lat, nie? Coś takiego. A taka mała. Ale ta obok tutaj jest dużo starsza. Ta może mieć, widać to po korze. No, nie chcę strzelać, ale może mieć nawet około 100 paru lat. Tutaj jest ciekawe drzewko za tobą, to co mi się bardzo, to jest z liściami. Tak, to jest nasz polski piękny grab. Z takimi małymi listkami. To są lata pracy. Znaczy, żeby stworzyć drzewo od takiego kołka jak tutaj mamy, no to potrzeba około 7-8 lat, żeby na wyprowadzenie tych wszystkich gałęzi wszystkich i stworzenie jakiejś struktury, żeby to wyglądało. Także no jest to dość nie tyle co czasochłonny, co po prostu potrzebuje czasu. No i też można powiedzieć widzom, no, że ciężko jest to samemu na początku zrobić, więc tak, warto tak, do ciebie odezwać, można się kupić. Bonsai nie nauczycie się z internetu i z książek, jasne, przeczytacie ten, ale to wszystko trzeba po prostu pokazać i doświadczyć, nie? No to ja wiem też, że będziesz miał na dniach stronę internetową, gdzie będzie tak, można... Tak, będziemy ruszać ze stroną Premium Bonsai, gdzie będzie można się zaopatrzyć w drzewa, doniczki, no i wszystko, co będzie potrzebne. I też ty chyba służysz pomocą? Tak, oczywiście. Na stronie będzie kontakt do ciebie? Jeśli ktoś chciałby się nauczyć tego, to jak robić bonsai, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Też chciałbym pokazać, tutaj mamy na przykład takie drzewo, które jest w trakcie robienia. Jest to jałowiec wirginijski. Teraz rośnie w roboczej doniczce, oczywiście trzeba będzie mu dobrać ceramiczną, co też jest całą sztuką, żeby dobrze zgrać to z drzewem i będzie posadzony właśnie pod takim kątem, żeby ukazać ten ciekawy ruch, który jest u góry i schodzący w dół, czyli to jest styl kaskadowy, który można spotkać wysoko w górach, gdzieś jakieś rośliny, które spadają właśnie tak na ten. I to będzie mniej więcej w takiej pozycji nasadzone. No i dalej praca oczywiście nad zagęszczaniem. W tamtym roku go naginaliśmy, bo ta gałąź tak naprawdę była gdzieś tutaj. No ale z moim mistrzem dociągnęliśmy to do tego i uznaliśmy, że to będzie najlepszy ruch dla tego drzewa. No co, w opisie i tutaj na filmiku wkleimy link do twojej strony. I żeby może hodowcy też chcieli się zasilić swoje ogrody drzewkami bonsai lub do domu dla żon, kupili, ty służysz pomocą, nie? Oczywiście. Przejdziemy jeszcze do taty, bo Grzesiu
chciał wspomnieć tutaj o... Ja właśnie chciałbym zaprosić na Ligę Mistrzów, jak ja to nazywam, śląskie loty dalekodystansowe, które po prostu będzie 27 września pod patronatem oddziału Radzionków i Piotra Głucha. I jednym ze sponsorów jest właśnie firma TJW. I udział biorą tam, można powiedzieć, jedni z najlepszych w Polsce. Bo już no tutaj tu, z waszego rejonu, nie? Tak, z naszego okręgu, bo między innymi Przemek, Wiesiek Mielczarek, Krzysiek Zimliński. Dwukrotny zwycięstwa Piotr Bugała. Piotr Bugała, później jeszcze jest z poprzedniej edycji Łukasz Wierzbicki, który będzie na następnym filmiku, który też między innymi Dawid to puści na swoim kanale. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy się nie boją walczyć z najlepszymi. A jaki to jest dystans lotu? No to jest tak do Częstochowy, tak jak do mnie, to jest w granicach 400 km. A tam dalej na Śląsk? No na Śląsk to jest w granicach tam chyba już koło 500. No można tak, ty mi mówiłeś, ja się dowiadywałem, to taki najbardziej prestiżowy lot na młode tutaj na Śląsku, nie? Tak, i to jest później jeszcze jest tam fajna oprawa ogólnie. Opowiedz coś o oprawie. No. No oprawie, no tutaj jest, tutaj w tym momencie to ja jeszcze nie będę za dużo wypowiadał, bo będzie między innymi główny mentor tego wszystkiego, Piotr Głuch, któremu oddamy głos i on tam po prostu opowie o tym, jak to wygląda, a mieliśmy okazję w tamtym roku świętować już 15. rocznicę śląskich lotów dalekodystansowych i tu uważam, że pełen szacun, że coś takiego tak długo już trwa. Do nic. Daj Boże, jeszcze dłużej. Dziękuję za krótki film i odwiedziny w hodowli Grzesia i syna Patryka. I zachęcamy do drugiego materiału, który niebawem wstawimy odnośnie właśnie lotu okręgowego Radzionków.